Czy Klaudia i Walentyn są nadal parą po finale Rolnik szuka żony 8? Już wszystko jasne. Głos zabrała nie tylko sama rolniczka, ale również jej wybranek. Jestem w totalnym szoku. Po emisji finałowego odcinka Rolnik szuka żony jego główni bohaterowie w końcu mogą zabierać głos i zdradzać, jak potoczyło się ich życie. Widzów show TVP1 z pewnością ciekawią dalsze losy Klaudii i Walentyna, którzy w finale programu oznajmili, że się kochają i nadal są ze sobą w związku. Czy nadal tak jest? Zobaczcie nowy wpis Walentyna. Walentyn o relacji z Klaudią z Rolnik szuka żony. Za nami wielki finał 9. edycji Rolnik szuka żony pod wieloma względami wyjątkowej, ponieważ w show powstało aż 5 par. Jedną z nich są oczywiście Klaudia i Walentyn. W ostatnim odcinku para zadeklarowała przed milionami widzów swoją miłość, zdradziła również plany na najbliższe tygodnie, będą zajmować się przede wszystkim przeprowadzką Walentyna na gospodarstwo Klaudii. Życie na odległość jest dla nich zbyt męczące. Zobacz Rolnik szuka żony 9, prawda o związku Klaudii i Walentyna wyszła na jaw. Nie jest łatwo, najgorsze są. I choć od czasu nagrywania finału do dziś minęło już kilka tygodni, związek tej pary ma się świetnie. Niedawno głos zabrała sama Klaudia z Rolnik szuka żony 9, dodając czuły post związany z Walentynem, teraz to mężczyzna postanowił zdradzić, co czuje. Przygoda z programem dobiegła końca, natomiast nasze wspólne życie dopiero się zaczyna. Jestem w totalnym szoku, że pomimo tylu przeciwieństw losu nam się udało i jesteśmy razem szczęśliwi. Wcześniej na pierwszy rzut oka mało znacząca niewinna decyzja wzięcia udziału w programie przewróciła mój świat do góry nogami, ale niczego nie żałuję, bo poznałem cudowną kobietę, na którą czekałem całe życie, pisze Walentyn na Instagramie. Ale to nie wszystko. Walentyn zdradził również, czego nauczył się w Rolnik szuka żony i co przyniósł mu ten program poza upragnioną miłością. Program nauczył mnie jednego. Nie można się bać gadać o uczuciach, trzeba być z drugim człowiekiem szczerym i zaryzykować się otworzyć, bo niedomówienia, wstydzenie się poruszenia jakiegoś tematu nas nie zbliżą, a jedynie poróżnią w przyszłości. Wiadomo, narażamy się wtedy na ból, odrzucenie, ale na swoim przykładzie stanowczo mówię, że warto. Dodał wybranek Klaudii. Parze jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Będziecie obserwować dalsze losy tej pary? My z pewnością. Coś czujemy, że być może zakończy się tak, jak mówiła Klaudia w finale Rolnika. Ja się śmieję, że ten finał będzie dla mnie na ślubnym kobiercu i tak, to będzie dla mnie finał, mówiła rolniczka. Trzymamy kciuki. I just know that you are a fireful for your beauty, but your heart for mine. Yeah, you are a fool for your beauty, but your heart for mine. My needs are head to your feet. If I was your boy and you. Where am I, my day girl? I just was happy, 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 yeah. When the day
time.